Dzień dobry, moi mili. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Przypominam, że już jesteśmy w roku śmierci Vincenzo Belliniego, 1835. Dziś druga część rozdziału. Albert Einstein zauważa pewien schemat. Im bardziej dana cywilizacja rozumie, że jej obraz świata jest fikcją, tym wyższy staje się poziom nauki. Cała nauka w porównaniu z rzeczywistością wydaje się prymitywna i dziecinna, lecz nadal stanowi najcenniejszą rzecz, jaką posiada ludzkość. Rozum nie od parady, cóż, naukowiec, choć sam dowodzi, iż badacz bywa niczym mimoza, gdy się myli i jak lew, gdy odkrywa błąd u innego. Nie, nie, nie. To nie jest sprawa kilku dni. Absolutnie. Jelito denata wypełnia ropa, a pokrywają je starsze i nowsze rany. Proszę spojrzeć. Ten oto koniec wątroby zawiera co? Ropień. Widzicie? Profesor odsuwa się od stołu. Ropień wielkości męskiej pięści również wypełnia gęsta, żółta ropa. Całość jednorodna i zwarta. Jaki z tego wniosek, panie kolego? Że stan wynika z długotrwałej niedyspozycji denata. Proszę kontynuować. Procesy degeneracyjne musiały postępować od pewnego czasu. Jaki z tego wniosek, pytam? Stawiam na zakażenie jelit i ogólne całego organizmu. Brawo, panie kolego, brawo. Wierzę, że to w zupełności wyjaśni tajemnicę. No ale, panowie, prawo jest prawem, a zatem... Profesor zwraca się do dwóch detektywów. Czyńcie swą powinność. Skoro musicie łapać mordercę czy morderczynię, łapcie, byle szybko. Profesor poprawia okulary i wychodzi z sali. Zamyka za sobą drzwi i zmierza do gabinetu na pierwszym piętrze. Chwilę później inspektor policji i jego asystent również opuszczają pomieszczenie. Zatrzymują się w holu i nad czymś dumają. Pewnie nad ekspertyzą profesorską, która dla wszystkich zebranych jest cokolwiek zaskakująca. Blade światło niewielkich okien rozjaśnia długi korytarz, rzucając poświatę na kilka wolno stojących drewnianych krzeseł. Anuszka z uwagą wpatruje się w szczupłe twarze dwóch dżentelmenów, którzy na gorąco postanawiają wymienić się spostrzeżeniami. Nie spodziewałem się, nie spodziewałem. A ty coś masz, Pierre? Sam nie wiem. Rozmawiałem z Barbają, impresariem Belliniego, lecz czy to się do czegoś przyda? Według mnie te informacje to zwykłe trociny. Młody mężczyzna wyjmuje notatnik i czyta. Bellini, pierwszy z siedmiorka dzieci Rosaria Belliniego i Agaty Felito, urodzony na Sycylii. No dalej, kontynuuj, Pier. Tak, w wieku 18 miesięcy potrafił zaśpiewać arię operową, a gdy skończył 3 lata, umiał dyrygować. Pier, co ty wygadujesz? Tak zapisałem, panie inspektorze. Po 5 urodzinach ponoć grał już na fortepianie, a rok później rozpoczął regularną naukę kompozycji u swego dziadka, organisty i kompozytora. Jest autorem 10 oper, lecz wszystkie są w stałym repertuarze większości teatrów operowych. Pierre. Pozornie te wiadomości są bez znaczenia. Ale pamiętaj, że szukamy mordercy i motywu, tak? Mhm. Zwłaszcza, że nie mamy do czynienia z ofiarą jednolitą w charakterze. Warto więc zbierać nawet trociny. Nie oceniaj. Tak jest, panie inspektorze. Raporty z Włoch dotarły? Część, panie inspektorze. Co? Sam nie wiem. Z raportu wynika, że nic nie wynika. Jedni wypowiadają się o Bellinim jako o samotniku z romantycznym usposobieniem, drudzy jako człowieku zniewieściałym i eterycznym, trzeci jak o energicznym i nastawionym na sukces karierowiczu. Pierre kartkuje notes. A, no nie wiem, może to się nada. Vincenzo Bellini bywa cynikiem i nadmiernie wykorzystuje kobiety. Jest pupilem wielu dam, utrzymankiem Giuditty Tauriny. Kogo? Giuditty Turiny? A tak, przepraszam, Giuditty Turiny, młodej, zamężnej, bogatej kobiety. W
To znaczy był, bo mieszkał u niej przez 5 lat od 1828 do 1833. Doskonale, doskonale. Inspektor pośpiesznie coś zapisuje ołówkiem w swoim pogiętym i przybrudzonym brulioniku. Koniecznie trzeba sprawdzić męża tej Giuditty Turiny. Napiszę w tej sprawie do inspektora w Mediolanie. Tak, tym bardziej, że 2 lata temu zdradzony mąż stał się pośmiewiskiem salonów. Okrzyknięty rogaczem mógł szukać zemsty. Miał motyw, Pierre. Miał motyw. Coś jeszcze? Tak jest, panie inspektorze. Wuj Belliniego twierdzi, że przed paroma miesiącami Vincenzo Bellini dojrzał do małżeństwa i chyba chciał się ustatkować. Czekaj, czekaj. Więc i Giuditta miała powód do zemsty. A co napisał do wuja? Tylko tyle, że przyszła pani Bellini musi wnieść w posagu co najmniej 200, a jeszcze lepiej 300 tysięcy franków, by on mógł się cieszyć pełną niezależnością twórczą. Pani Bellini, czyli kto? Tego jeszcze nie ustaliłem, panie inspektorze. Czekam na wiadomości od mojego mediolańskiego informatora. Sporo tego, ale postaram się oddzielić mili od faktów. Aha, jest coś jeszcze, panie inspektorze. Pierre ponownie wertuje notatnik. Niejaka Maddalena Fumaroli, niegdyś zakochana w muzyku, 2 lata temu oddała Bogu duszę. Oficjalnie z powodu suchot, a nieoficjalnie z gryzoty po Bellinim. Nie doczekała 32 urodzin. Rodzina jest pogrążona w rozpaczy i przeklina muzyka. Inspektor wkłada ołówek za małżowinę prawego ucha. Ciekawe. Panie inspektorze, Maddalena Fumaroli, córka sędziego i prezesa sądu w Neapolu. Spokojna, dobrze wychowana, parająca się poezją, malarstwem i śpiewem. Przed laty Bellini uczył ją muzyki. Mieli po kilkanaście lat i zakochali się w sobie. Banalne, podsumowuje inspektor. Tak jest, panie inspektorze, banalne. Niemniej Bellini się oświadczył. Jednakże sędzia Fumaroli odniósł się do pomysłu mariażu pogardliwie i okazał postawę nieprzejednaną, wołając po całym magistracie. Zaraz, gdzie ja to zapisałem? Aha, jest. Moja córka nigdy nie poślubi gracza klawesynowego. Koniec cytatu. 2 lata później, czyli w 1827, sędzia zmienił zdanie. Maddalena w liście oznajmiła z radością. Ukochany, tato zgadza się. Możemy wziąć ślub, jeśli chcemy, ale natychmiast. A co na to zainteresowany? Bellini robił karierę w Mediolanie. Uznał, że Maddalena rozpaczliwie usiłuje złapać męża. Domysły. Czy Bellini dał jakąś konkretną odpowiedź? Panie inspektorze, najpierw długo nic, a potem... Zaraz, gdzie to jest? Aha, już mam. Moja droga, w Mediolanie podjąłem decyzję. Uważam ją za bardzo ważną dla mojego życia. Otóż od teraz moją żoną będzie tylko i wyłącznie sztuka. Odmieniło mu się. Inspektor kiwa głową. Coś się musi za tym kryć. Lub ktoś. Na przykład Adelaida Tosti. Ale to przelotna sprawa. Uważaj, Pierre. Sprawa mogła być przelotna tylko dla muzyka. Lecz nie dla niej. Trzeba z nią porozmawiać i dowiedzieć się, czy coś jej obiecywał. Tak jest, panie inspektorze. Niebawem Bellini wszedł w związek ze wspomnianą Giudittą, żoną przemysłowca, Ferdynanda Turina. Aha, Bellini napisał jeszcze list do swego przyjaciela. I asystent znowu wertuje kartki. Aha, mam. Zwróciłem uwagę na 2 zasadnicze zdania. Cytuję. Ta miłość zbawi mnie od jakiegoś nieszczęśliwego małżeństwa i myślę, że będzie rozumieć... Bo mam słabość zakochiwać się do szaleństwa. Pierre, powtórz, bo nic nie zrozumiałem. Ta miłość zbawi mnie od jakiegoś nieszczęśliwego małżeństwa i myślę, że będzie rozumieć, bo mam słabość zakochiwać się do szaleństwa. A kiedy to pisał? 2 września 1828 roku, 7 lat temu. List do wuja świadczy o zmianie zdania.
szybkiego zresztą, wiem, że 3 lata później wdał się w romans ze śpiewaczką, również Giudittą. Giuditta Pasta jest sopranistką w Mediolanie. Bellini zadedykował jej operę Norma. Giuditta, druga Giuditta. Dobre, przynajmniej imion nie pomyli. Ten wątek też trzeba sprawdzić. Zapisałem, panie inspektorze. Chwilę później flirtował z siostrą Giuditty, Giulio Grissi, również solistką. Zaczekaj, weź na spytki te wszystkie solistki, co? Zazdrość bywa nieprzewidywalna. Romans z 2 śpiewaczkami jest obarczony sporym ryzykiem. Wierz mi, bywają gorące, lecz nie miej złudzeń, Pierre. Najczęściej okazują się furiatkami. Jednak nie ta okazała się najgorętsza. A kto? Panie inspektorze, melduję posłusznie. Maria Malibran dała Belliniemu kosza. Coś więcej? Maria Malibran, lat 25, Hiszpanka, urodzona w Paryżu, żona francuskiego bankiera. Małżeństwo chyba przechodzi kryzys. Mają dziecko, lecz oficjalnie pozostają w separacji. Mieszka z belgijskim skrzypkiem, sporowniej starszym. Pierre? Zatrzymaj się. Co wiesz o tym skrzypku? O skrzypku? Charles de Biriot, nieszkodliwy. Kocha Marii urodę, ale i talent. Całkowicie oddany. Pierre, gdzie jest twoja czujność? Nie doceniasz uczuć dużo starszego mężczyzny. A jeśli ten skrzypek pała nienawiścią do każdego młodego i w pełni sprawnego mężczyzny? Myśl! No myśl, Pierre! Tak jest, inspektorze. Jestem pewien, że Malibran była wierna swojemu skrzypkowi, co się nie mieściło w głowie Belliniemu. Oszalał dla tej Malibran i sięgał po wiele forteli. Bezskutecznie nic nie wskurał. Czy to już wszystko z wątków damsko-męskich, Pierre? W tym momencie wszystko, panie inspektorze. Jeśli się czegoś dowiem, zamelduję. W takim razie musimy się baczniej przyjrzeć przyjaciołom Belliniego. Mordercy zazwyczaj pochodzą z bliskiego otoczenia ofiary. Tak jest, panie inspektorze. Prasa donosi o planowanej na dzisiejszy wieczór premierze Lucji z Lammermoor Donizettiego. Jak podaje impresario Barbaja, Donizetti utrzymywał przyjacielskie relacje z Bellinim. Dziwne więc, że w tych okolicznościach nie odwołał premiery ani on, ani ich wspólny impresario. O, Pierre, zaczynasz myśleć. Barbaja, tak? Zbadamy tę kwestię. Kto jeszcze znał bliżej Belliniego? Młokos, Fryderyk Chopin, to chyba Polak i starzec Luigi Cherubini. Mieszkają w Paryżu. Porozmawiam z nimi. No to na co czekasz? Do roboty, Pierre, do roboty. Tak jest, panie inspektorze. Mili, dziękuję za dziś. Dziękuję wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. I cóż, zapraszam do kolejnego rozdziału jutro.